witam w poradniku, gdzie dzisiaj przedstawiam wam, jak obsłużyć takiego typowego bombika o nazwie Janusz. O, kiedy taki bombik już dołączył do gry i jest w grupie na przykład nazistów, tak jak teraz widać, no to takiego bombiczka podchodzimy do niego, albo się, znaczy możemy użyć teleporta do niego i powiedzieć mu cześć. Wołałeś o pomoc, tak? Kiedy wołał o pomoc? Wieczkę. Bo nie wiem, o co tu chodzi. No to ogólnie, jak już dołączyłeś do grupy, dam ci po prostu rangi. I następnie cię przeteleportuję do bazy Rzeszy, bo jesteś w Rzeszy. I następnie położysz sobie bedrola, używając kitu zasoby. Okay. I go zaklejmujesz. Wtedy będziesz mógł użyć Home'a. No, czyli żeby dodać mu na przykład jakąś grupę, on się nazywa Micha. Dodajecie tak, Ad, Micha, bo no Michał, coś tam. Oh shit. Her, bo to jest dla nazistów. Jeśli by był w USA, to by miał Infrantry. O, tak. Jakby chcecie, bo tutaj kolega już ma na minus punkty. I jakby chciał jeszcze inną rangę, czyli tak jak teraz ma Panzera, wpisujecie Panzer. Czyli tak jak się wyświetla to na Discordzie, tak samo piszecie tą nazwę. Po lewej stronie są amerykańskie, a po prawej niemieckie. Z tym, że Panzer Grenadier i Waffen-SS to są też niemieckie. Bo tam nie ma po lewej stronie amerykańskich. Bo nie było tyle odmian amerykańskich działów oficjalnych. I kiedy już dodaliśmy te rangi, dobra, dałem ci rangi, już się teleportuję. No to wpisujecie TP Micha, czyli jego nick, i tam gdzie chcecie go tepnąć. Jeśli chcecie go tepnąć do USA, wystarczy napisać haku. Jeśli chcecie go tepnąć do Rzeszy, wpisujecie Rei. Tyle. Poszedł. No to tyle. Chyba wszystko, co musicie wiedzieć, żeby obsłużyć typowego bombika. Jeśli chcecie usunąć jakąś rangę, wpisujecie ukośnik P, remove jego nick i na przykład Panzer. Bo jeśli na przykład nie chce być Panzerem, a chce być w Luftwaffe, no to usuwać mu Panzera i dajecie Luftwaffe. Wtedy, czyli Panzer usuwacie, wpisujecie to i później mu dajecie Luftwaffe, czyli tak. I Ad Micha Luftwaffe. O, i tyle. I dajcie spację. Znaczy Enter. I dobra. Kolejna rzecz to jest taka, że nigdy nie usuwacie. Kolejny bombik. Kolejna rzecz jest taka, że jeśli gość. Po prostu nie usuwacie nigdy rangi Her, jeśli gość jest na przykład w Rzeszy. Albo jeśli gość jest w USA, nigdy nie usuwacie mu rangi Infantry. Tylko te rangi już inne, czyli takie jak USA, USN, USF, USAA i też niemieckie, czyli na przykład Luftwaffe, Kriegsmarine. I no po prostu wystarczy sobie przeczytać na Discordzie te rangi. Na hashtag uprawnienia. I dalej. Dalej, no to jak chce ktoś przejść do narodu, no to musi się zgodzić na to administrator. No i wtedy usuwacie mu rangę już wtedy całkowicie, na przykład Kerry, jak był w Niemczech, jak jest w USA. No to usuwacie mu Infantry i dajcie niemiecką. No i no to po prostu wszystko na odwrót, nie? Tylko no, te rangi podstawowe, jak chce się przenieść. No i chyba to tyle. Tutaj są początkowe tabliczki, więc gościu raczej powinien sobie poradzić i ustawić sobie grupę i później po prostu poprosić o pomoc. Gdzieś często naprawdę tego nie robią. No to trzeba po prostu patrzeć ciągle na czat.
to jest ważne, żeby być aktywnym na czacie. Patrzeć, co się dzieje na czacie. No po prostu magia. Wystarczy patrzeć na czat. Dobra, no to chyba tyle. No to nie zapomnijcie zostawić żydowskiej łapki w górę i subika. No, dziękuję, do widzenia.